Witajcie! Ja nazywam się Paulina Koziejowska i zapraszam Was na kolejny odcinek programu Aktywnie Z. Dzisiaj moim gościem będzie wokalistka o 4-oktawowym głosie. Mama 15-miesięcznej Lili. Moim gościem będzie Iwona Węgrowska. Zostańcie z nami. Naszym gościem jest dzisiaj Iwona Węgrowska. Witam Cię serdecznie. Cześć, witam wszystkich. Dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do mojego programu. Ja również dziękuję za zaproszenie. Słuchaj, skoro przyjęłaś zaproszenie, domyślam się, że Ty sport regularnie uprawiasz. Chciałam, żeby regularnie, ale prawda jest taka, że jest tyle obowiązków, jest tyle pracy i przede wszystkim moje dziecko, które nie zawsze pozwala mi wyjść, więc niestety nie jest to tak regularne, ale staram się. Jak nie na siłowni, to w domu. Chociaż chwilę poświęcić na te ćwiczenia, ale niestety zdarzają się też takie dni, że odpuszczam. Ja w ogóle w ciąży nie przytyłam aż tak dużo. Przytyłam książkowo, może zaraz jak urodziłam, to zostało mi 2-3 kilo, że tak powiem, więcej niż ważyłam przed ciążą. Więc zrzuciłam to bardzo szybko, bo w ciągu tygodnia mi się udało zrzucić więcej niż ważyłam przed ciążą. Także zamiast 3 zrzuciłam jakieś 5-6. Nie wiem, chyba 7 kg, już teraz nie pamiętam, ale gdzieś tak. I to była też zasługa przede wszystkim diety, bo ja od razu postanowiłam, że przejdę sobie na dietę po ciąży. Niestety dosyć wyczerpująca ta dieta, bo prawie, że tak powiem, nic nie jesz i mało tego nie dostarczasz w ogóle witamin, co jest w ogóle błędem, no ale dzięki tej diecie rzeczywiście udało mi się zrzucić. Ale co to była za dieta? Wiesz co, to była dieta kopenhaska. Niestety była oparta na jajkach, wiesz, na sałacie zielonej, w ogóle dużo zieleniny przede wszystkim. Ja nie mogę się Ciebie nie zapytać o to, co Ci się stało w rękę, bo umawiamy się drugi raz i woda na trening. Raz dzwonisz do mnie, mówisz, słuchaj, coś mi się dzieje z okiem. No, właśnie, wszystko już dobrze? Co no, to było? Jest, wiesz co, no, jak nigdy w życiu nie miałam jęczmienia, tak wydawało mi się, że buduje mi się jęczmień na oku. Spłukło mi to oko, zaczęło mi zawieć. Mówię, no jak ja pójdę na siłownię, będę tak patrzeć z jednym okiem. Tak, nie, no, mówię, drodzy Państwo, Iwona do mnie dzwoni i mówi, no pocieram tym złotem i nic, nie schodzi. Pójdę jeszcze do lekarza, zobaczę co i jak. Tak, a to ja mówię, dobra, przełóżmy, tak? Tak, ale wiesz co, na szczęście okazało się, że to właśnie do końca nie był ten jęczmień. Tylko nie wiem, czy przez potarcie, czy przez zły kosmetyk, czy przez nawet brudne ręce gdzieś tam, gdzie dotkniesz, wiadomo, twarzy. Zrobiłaś taka po prostu robka i ona na szczęście po 2 dniach pękła. Sama. Także nie było to jęczmień, aczkolwiek pocierałam się nieźle, no, tym złotem. To pewnie dlatego nie przełożyłaś tego nagrania. A teraz się druga sytuacja, tak. Pojechałam na koncert. Niestety było to w nocy i w klubie, gdzie ciężko nie da się zapanować nad publicznością, naprawdę było bardzo dużo ludzi i wiesz co, uderzyłam o mikrofon rękę, spłukło mi momentalnie w 2 miejscach, nie poszłam do lekarza, bo mam wrażenie, że już schodzi, ale do końca nie chcę zejść, więc się cały czas zastanawiam, jak już nie zejdzie, to rzeczywiście pójdę. Ale to ty na tych koncertach dajesz z siebie wszystko. Ja myślę, że to jest po prostu wybicie tylko palca, już nie chciałam przekładać naszego spotkania. Miejmy nadzieję, że to nic poważnego. Nie, spoko, będzie dobrze. Będę żyć. Jakie ćwiczenia dla mnie przygotowałaś? Jak to się mówi, no wesela się zagoi. O, a kiedy wesele? Wiedziałam, że to powiesz, że o to zapytasz. Ja tylko nawiązałam do takiego powiedzenia. To co? Poćwiczymy z piłkami, tak, widzę. Tak, poćwiczymy mięsień prosty i dolne partie brzucha. Okej, okay, no to co, zaczynamy? No zaczynamy, co? Teraz popracują nam tylko mięśnie dolne brzucha. Kładziemy się. Bierzemy piłkę między nogi. Podnosimy ją. Tak mniej więcej na taką wysokość dokładnie. I opuszczamy, ale oczywiście piłką nie dotykamy ziemi. I powoli. I tak 10 razy. 2. Przyjemne, co? Ale czujesz, jak mięśnie pracują? Czuję. 6. Opa, to moje dziecko mówi. Opa! Moja dzidzia tak mówi właśnie.
Ja dzisiaj Ciebie widzę w zupełnie innym imidżu niż widuję Cię na zdjęciach na portalach plotkarskich, bo zawsze ja mam wrażenie, że paparazzi to chyba mieszkają pod Twoim domem, bo jak Ty tylko wyjdziesz z córką na spacer, to od razu Iwona Węgrowska w szpilkach. Wiesz co, bo często jest tak, że oprócz tego, że gdzieś tam z nią zajrzę na przykład, żeby coś sobie zobaczyła, akurat jest fajna pogoda i tak dalej, to bardzo często też mam spotkania, na które ją po prostu zabieram, gdzie mogę, tak? Więc trudno, żebym poszła w dresie gdzieś tam na jakieś rozmowy, a że paparazzi mają nieraz takie szczęście, żeby mnie zobaczyć. Wiesz, bardzo często jest tak, że ktoś na przykład nadaje, prawda? Jestem gdzieś w jednym miejscu dłużej i no na przykład jestem tutaj i alarmują. Wiesz, to mi to kompletnie nie przeszkadza, bo tak ja to mówię, oni mi są potrzebni, a ja im, także żyjemy wszyscy w zgodzie. Co z Twoją muzyką? W 2010 roku ostatnia płyta, kiedy możemy się spodziewać kolejnego kroku? Cały czas pracuję nad tym krążkiem. Ja w ogóle bardzo strasznie chciałabym przeprosić moich fanów i wszystkich tych, którzy czekają na tą muzykę i za moje błędy, że powiem już jest i nagle jeszcze nie ma, ale to też do końca nie jest zależne ode mnie, bo wiesz, pracuję naprawdę z wieloma ludźmi. Wiele osób się na to składa, że ta płyta czy piosenka powstaje, więc zawsze coś tam nie zagra. I od razu, wiesz, jest na mnie. Oczywiście powinnam ponosić konsekwencje za to, oczywiście 100% tak ja, bo jednak ja za to wszystko odpowiadam, ja to promuję i tak dalej, tak? Natomiast nagrywam. Aktualnie wypuściliśmy singla pod tytułem Niczego nie żałuję. Muzykę napisał, skomponował Filip Siejka, a słowa napisała Patrycja Markowska. Niczego nie żałuję. Tak, premiera była na razie w rozmowach w toku, natomiast jeszcze nie było emisji. Jeszcze nie było emisji, będzie jakoś na dniach, ale jakby dopiero wchodzimy, tak? Zaczynamy kręcić teledysk niedługo, także troszeczkę promocji i będzie git. Czyli niczego nie żałuję. Film, który będzie zwiastował nowy krążek, który tak. się pojawi. Ale tak. W tym roku jeszcze? Nie, w tym roku jeszcze? Nie. Na pewno nie w tym roku, bo to siłą rzeczy po prostu nie zdążymy, bo naprawdę jak sobie zdałam sobie sprawę, czasem praca nad jednym utworem. Jestem bardzo konkretna, szczegółowa taka i taka dociekliwa w tym wszystkim i naprawdę chcę, żeby wszystko było na tip-top. Więc nieraz potrafię ten utwór wokalnie nagrywać 5-6 razy podchodzić do tego, żeby było aż no, tak dobrze, jak ja chcę, tak? Więc jakby to praca nad jednym utworem potrafi trwać nieraz miesiącami, bo rzeczywiście tak to po prostu wygląda. A potem dogrywanie jakichś instrumentów, a potem wyrzucanie znowu ich, bo coś tam jednak nie pasuje, nagranie jakichś innych wokali, a potem stwierdzenie jednak, że te wokale nie są potrzebne, więc zanim złoży się ten utwór w 100% tak do końca, no to czasem to trwa. Ale pracuję i myślę, że w lutym będzie płyta. Ty masz chyba taki najfajniejszy etap w swoim życiu, jak tak z Tobą rozmawiam. Dużo fajniejszy niż te kilka lat temu, kiedy miałyśmy przyjemność w ogóle, się poznać. Wiesz co, teraz jest całkowicie inny etap w moim życiu i ja myślę, że z każdym dniem człowiek jest, wiadomo, też inny, są inne wydarzenia, są inne sytuacje. Tak naprawdę nigdy nie wiadomo, co będzie, co przyniesie to jutro. Natomiast rzeczywiście to, co było parę lat temu, a dzisiaj, to jest kolosalna różnica. Kolosalna. Czego, Iwonka, mogę Ci w takim razie życzyć? Przede wszystkim dużo zdrowia, bo to jest najważniejsze. Wytrwałości psychicznej i fizycznej. Wiadomo, no, fizycznie to sobie jakoś poradzę, natomiast czasami psychika walczy z różnymi sytuacjami. I jakby tej wytrwałości najbardziej potrzebuję i zdrowia. No. I żeby wszyscy wkoło mnie, którzy są najbliżsi, też byli zdrowi, bo jak ktoś jest na przykład chory, albo coś nie idzie, to się tym wszystkim przyjmuje i znowu dupa, zbita klapa. Nic nie idzie. Dobrze, Iwonka, to życzę Ci wytrwałości psychicznej, wszystkiego najlepszego. To jest najważniejsze. I bardzo Ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie do mojego programu. Ja również dziękuję za zaproszenie, także pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo gorąco. Trzymajcie za mnie kciuki, bądźcie ze mną, tak jak ja z Wami. Dzięki. Dzięki. Gościem dzisiejszego odcinka programu Aktywnie Z była Iwona Węgrowska, a jeżeli jesteście ciekawi, kto odwiedził mnie w minionym tygodniu, kliknijcie ikonkę w prawym górnym rogu ekranu. Zapraszam Was także do subskrybowania mojego kanału. Buziaki!